Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi i przedstawienie informacji przez pana ministra Janusza Kowalskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję posłom Mirosławowi Maliszewskiemu i Zbigniewowi Ziejewskiemu za przedstawienie takiego stanowiska, które w 80% podzielam. To są bardzo ważne słowa, które tutaj padły. W 80%, bo z jedną rzeczą na pewno się nie zgodzę, nie zgadzam i mojej zgody na to nie będzie. Nie ma zgody na to, aby wzmacniać imigrację z państw muzułmańskich. Tu na to mnie Państwo absolutnie nie namówicie. Naprawdę można inaczej rolnikom i producentom pomagać, ale tutaj jestem bezwzględnym zwolennikiem wręcz odwrotnego sposobu myślenia, czyli dokładnie podejścia rygorystycznego, a nie otwierania granic Rzeczpospolitej przed... Imigrantami z państw muzułmańskich. To jest jedyna rzecz, którą się twardo nie zgadzam. Natomiast kilka rzeczy zostało poruszonych, bardzo ważnych i do których się chcę odnieść. Państwo otrzymali konkretną informację na piśmie dotyczącą danych, dotyczącą rzeczywiście czasowego otwarcia rynku białoruskiego. Jest sukces związany z otwarciem rynku indonezyjskiego, indyjskiego. I chcę jasno wskazać na ten problem, który szanowni posłowie podkreślili dotyczących szczególnie kwestii obrony interesów polskich producentów, polskich sadowników, w ogóle polskich rolników przed importem produktów rolnych z Ukrainy. Jestem zwolennikiem bezwzględnym przywrócenia ceł, ponieważ rzeczywiście rolnictwo jest systemem naczyń połączonych i w tej chwili wypracowywane jest stanowisko rządu polskiego. z Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie prezentuje twarde stanowisko i odpowiadając posłowi Ziejewskiemu dokładnie dwie godziny temu spotkałem się z, całym, z całą branżą drobiarską, z Krajową Radą Drobiarską i przedstawiliśmy jednoznaczne stanowisko, bo dokładnie nie może, szanowni państwo, być tak, że na imporcie chociażby drobiu z Ukrainy zarabia w zasadzie na imporcie do Unii Europejskiej jedna firma holenderska. Jedna firma, nie ukraińscy producenci drobiu, jedna holenderska firma. I w tej sprawie ufam, że będziemy mówić jednym głosem, żeby chronić. Nie tylko polskich, ale okazuje się, że też i europejskich producentów przed właśnie takimi praktykami, bo lobbying w tej sprawie zagranicznych koncernów jest ogromny. Tak samo jak, szanowni państwo, zachęcam do tego, żeby zacząć też od siebie, żeby swoją postawą, taką publiczną, tym bardziej że jesteśmy posłami na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, a więc przedstawicielami narodu polskiego, aby dawać przykład. Że wybieramy polskie produkty, polskie jabłka, polskie soki. Nie fotografujemy się w niemieckich marketach, w holenderskich, kiedyś portugalskich marketach z, z reklamówkami. Że wybieramy polskie produkty, a potem będziemy, jak się re reklamujemy w tych niemieckich marketach, narzekać na te wysokie marże. Ja dzisiaj jasno powiedziałem, nawet zaapelowałem do jednej z sieci, akurat polskiej sieci, Polomarket. Warto. Promować polskie świeże jaja, a nie ukraińskie jaja. Tak, szanowni państwo, od siebie zacznijmy, bo każda złotówka wydana dzisiaj u polskiego producenta i polskiego rolnika wzmacnia naszą, naszą gospodarkę. I ten koncert holenderski MHP, który zarabia, ja przygotowuję twarde stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z konkretnymi danymi. To jest jeden z głównych argumentów za tym, aby przywrócić cła na, ukraińskie, na ukraiński drób, tak aby ten koncert holenderski na tym gigantycznych pieniędzy nie zarabiał tak jak, i na, tak jak i spółka Awangarda, jeżeli chodzi o ukraińskie jaja. To jest ważna odpowiedź w kontekście tej całościowej oceny. Panów em, posłów. Natomiast zgadzam się jeszcze co do tego, że problemem numer jeden dla sadowników, szczególnie oczywiście w tym okresie jesienno-zimowym, to są oczywiście koszty i były koszty energii i one będą niestety problemem numer jeden, koszty przechowywania jabłek, szczególnie tych deserowych są. Gigantyczne. My tu podjęliśmy jako Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Macie Państwo świadomość również przy, mam nadzieję, Państwa aprobacie. Konkretne działania, takie jak chociażby uruchomiliśmy już zakończony program sprzedaży miału węglowego dla tych producentów, którzy rzeczywiście obawiali się braku surowca, czyli węgla. Ale to są rzeczy doraźne. Problem oczywiście jest szeroki, dlatego że ceny uprawnień EUETS rosną już jest ponad 100 euro. A więc taryfy na przyszły rok, i od razu, szanowni państwo, o tym mówię, będą jeszcze wyższe taryfy za energię elektryczną i taryfy za ciepło. A więc to uderzenie kosztowe będzie dla Polski bardzo bolesne, zresztą też i dla wielu producentów z innych państw. I w tym sensie oczywiście jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich wracam chociażby w tej chwili z bardzo ważnego posiedzenia zwołanego na wniosek szanownego posła Andrzeja Grzyba z Polskiego Stronnictwa Ludowego o biogazowniach rolniczych, bo ona też, te biogazownie rolnicze, ta specustawa, która trafiła do konsultacji 160 podmiotów, chyba jedna z najszerszych konsultacji, które odbywają się, również jest adresowana pośrednio przede wszystkim do przetwórców, którzy zwiększą ekonomikę i będą, mam nadzieję, taniej produkować energię i ciepło w zakładach, a więc będzie mniejsza presja na... E, na obniżanie cen dla polskich producentów jabłek oraz oczywiście dla wykorzystania tej, tej części biomasy agro z pozostałości na cele energetyczne bez zbędnych formalności. Jeżeli będzie, Szanowny Panie Pośle, Szanowny Panie Przewodniczący, Prezesie, swoje słowa adresuję do Pana Mirosława Maliszewskiego, jakiekolwiek uwagi ze strony sadowników czy... Widzę też i przetwórców na, na sali. Jesteśmy absolutnie, Szanowni Państwo, otwarci, bo obniżenie dla nas kosztów energii i ciepła jest kluczowe w tym całym łańcuchu, em, który decyduje o tym, że te rzeczywiście ceny jabłek są daleko dla nas niesatysfakcjonujące. Pomimo oczywiście rosnącej pozycji eksportowej polskich producentów, chcielibyśmy, żeby jednak większa część była sprzedawana jabłek deserowych, a nie w tej chwili prawie 70% to są jabłka na przetwórstwo i, i niestety te koszty, dla, czy ceny dla producentów są daleko niewystarczające. Innymi słowy, szanowni państwo, e, zgadzam się z tą aktywizacją i z tym kierunkiem, który jest podejmowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nie tylko, też trzeba tu podkreślić bardzo aktywną rolę Ministerstwa Spraw zagranicznych otwierania innych y, rynków po to żeby rzeczywiście po utracie rynków wschodnich ten eksport y, przekierować w inne obszary tu szanowny panie przewodniczący jak pan wie jesteśmy cały czas otwarci na dobre pomysły dobre wsparcie i mam nadzieję że ma pan też poczucie że ten dialog jest prowadzony rzeczywiście jeżeli chodzi o sytuację polskich sadowników no to, te dwie sprawy, czyli niestety wojna na Ukrainie i COVID bardzo mocno odbiły się na ich, na ich pozycji. To jest tak tytułem wstępu podsumowując naszym i w dużej części moim zadaniem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co, co potwierdzam tą legislacją, która jest przygotowana, bo przecież przygotowaliśmy jeszcze dobre rozwiązanie dla wielu producentów, dla wielu sadowników w kontekście jakby tworzenia. Partner z korzyści w oparciu o reformę spółdzielni energetycznych. Ta część tej legislacji, którą przygotowaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, jest częścią legislacji, która jest włączona do największej nowelizacji w tej kadencji przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Mam nadzieję, że ufam, że w maju będzie ten projekt UC-99 procedowany. Natomiast projekt biogazowni, projekt biometanowy też jest w legislacji w legislacji Ministerstwa Klimatu i, Rozwoju, i środowiska właśnie z naszej inicjatywy. Natomiast obniżenie kosztów energii wymaga ponadpolitycznego porozumienia, ponieważ zwiększająca się presja na uprawnienia CO2 będzie niestety, szanowni państwo, powodować to że na początku przyszłej kadencji Sejmu to będzie jeden z ważniejszych problemów, czyli problem listopada i grudnia, bardzo wysokie prognozy rachunków za energię dla również producentów, co mnie bardzo oczywiście martwi, tym bardziej uważam, że w polskim modelu transformacji energetycznej właśnie to biomasa agro jako filar dla rolników, dla sadowników, bo przecież sadownicy mają też takie możliwości, jeżeli będą legislacyjnie stworzone systemy wsparcia, aby na przykład masę sadowniczą też wykorzystywać na cele energetyczne, to będzie w mojej ocenie kluczowe rozwiązanie. Czy chcemy, aby sadownicy, rolnicy, jak i przetwórstwo mogły korzystać z transformacji energetycznej, czy będziemy transformację energetyczną widzieć tylko przez pryzmat przeskalowanych kosztów i powtarzania niemieckich błędów? Ta debata jest cały czas przed nami, nie chcę jej w tej chwili otwierać, bo to nie jest to posiedzenie, ale, ale w tej sprawie ufam. Że ze środowiskiem polskich sadowników będziemy mówić jednym głosem. Podsumowując, bardzo dziękuję posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego za tą twardą, mądrą akceptację polityki ochrony polskiego rolnictwa, która jest w tej chwili realizowana przez polski rząd. W tej sprawie powinniśmy mówić jednym głosem, bo tak jak podałem na przykładzie drobiu, tak jest i również na przykładzie jabłek. To nie ukraińscy producenci mali zarabiają tylko wiele wiele koncernów zagranicznych, takich również, które są dzisiaj przejmowane za bezcen albo inwestowane, inwestują w nie różne fundusze, korzystając z, z sytuacji geopolitycznej. I tu trzeba w sposób bardzo mądry i zdecydowany bronić polskich interesów. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Otwieram dyskusję.